Halo kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na vloga. Mamy godzinę 11 za chwilkę i dzisiaj mam parę rzeczy do zrobienia, także stwierdziłam, że właśnie nagram wam takiego luźnego vloga w Warszawie, bo jakby się tak zastanowić, okazuje się, że odkąd mieszkam w Warszawie, a mieszkam tu już jakiś czas, nie nagrałam dla was żadnego vloga. Mam wrażenie, że ja cały czas czekałam i może dalej czekam na taki odpowiedni moment, żeby zacząć. Na początku, wiecie, problemy, żeby znaleźć znowu motywację, później przeprowadzka, później brak czasu, później znowu wyprowadzka i cały czas czekałam, aż będzie odpowiedni moment, żeby zacząć. Mam wrażenie, że tego odpowiedniego momentu nie będzie i gdy patrzę na siebie sprzed kilkunastu nawet lat. Jak byłam mała, to zawsze moim marzeniem było właśnie zostać youtuberką. Ja wiem, jak to teraz zabrzmi, że pewnie sobie wymyślam coś teraz, ale nie, słuchajcie, ja byłam zafascynowana każdym możliwym youtuberem w naszym kraju. Oglądałam wszystkie filmiki, jak grali w Minecrafta, jak robili Zniszcz ten dziennik, czy To nie książka. Po prostu oglądałam całego polskiego YouTube'a. Rodzice kupowali mi jakieś mercze, chodziłam na spotkania z youtuberami w galeriach handlowych. I ja sama, odkąd dostałam telefon, czy tam jakiś aparat rodziców, to chodziłam i nagrywałam wszystko, wszędzie, gdziekolwiek byłam. Czy to były wakacje w Chorwacji, czy jechaliśmy w góry, czy byliśmy w Polsce, czy jechałam na jakąś wycieczkę, czy byłam u koleżanki, zawsze coś nagrywałam. Teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jestem strasznie wdzięczna i jest to dla mnie takie bardzo emocjonalne i wzruszające, że właśnie spełniam marzenia małej Natalki. Nie dość, że robię to, co zawsze chciałam robić, to jeszcze umiem z tego zarobić i przekształcić to wszystko w moją pracę. W sumie mogę powiedzieć, że wzięłam przykład z tej małej Natalki, która no, brała ten telefon, brała tą kamerę wszędzie, iPada i nagrywała wszystko, co popadnie. I tam nie było rozkminki, czy ten dzień będzie fajny, czy on nie będzie ciekawy, czy ja będę w domu, czy ja gdzieś pojadę. Nie. Wszędzie było coś nagrywane. Ja wam w ogóle muszę kiedyś pokazać te filmy, bo ja uważam, że to jest przesłodkie i prześmieszne. Jak właśnie siedziałam u siebie w pokoju, czy w salonie, czy właśnie u koleżanek, czy byłam na jakimś wyjeździe i ja nagrywałam jakieś głupie filmiki, które teraz są dla mnie niesamowitą pamiątką i to też dało mi trochę do myślenia, że za parę lat ja nie będę myślała o tym, czy ten dzień był ciekawy, czy nie, tylko będę mogła zobaczyć, jak się zmieniłam, jak zmieniło się moje życie i to jest piękne, bo to jest tak cudowna pamiątka. Ja do teraz uwielbiam oglądać moje jakieś stare vlogi na YouTubie, czy to z wakacji, czy po prostu takie w domu. Właśnie chciałabym do tego wrócić i chciałabym się wyzbyć właśnie tej myśli, że jeżeli jest jakiś luźny dzień w domu, to że to nie będzie ciekawe. Bo tyle, ile ja dostaję cudownych wiadomości od was, że właśnie wy najbardziej lubicie oglądać moje takie luźne vlogi, gdzie sobie po prostu siedzimy w domu. To jest super i właśnie chciałabym do tego wrócić. Dzisiaj mam parę ciekawych rzeczy do roboty, bo mamy aż dwa eventy w Warszawie, także na pewno wam pokażę co i jak. Myślałam też, żeby przejść się na Macze, bo właśnie jeden event jest niedaleko mojej ulubionej kawiarni w Warszawie z Maczą. No i po prostu chciałabym wam pokazać, jak sobie żyję w tej Warszawie, bo no tak jak mówię, mam sobie sprawę, że odkąd tutaj mieszkam, nie nagrałam do was żadnego vloga. Zaczniemy sobie, myślę, od makijażu. Ja tak lubię zaczynać dzień, kiedy wiem, że mam dużo rzeczy do roboty, żeby no już być gotowa, ready. Później jeszcze włoski i outfit, ale zacznijmy od makijażu. Miałam sobie taką opaskę Hello Kitty w panterkę, jest mega słodka. I właśnie lubię jej używać, jak się maluje. Myślę, że pewnie za jakiś czas będziecie mogli się doczekać corocznego update'u makijażowego, ale jak jesteście ciekawi, jakie produkty polecam, jeżeli chodzi o makijaż czy o pielęgnację, to zajrzyjcie sobie na mojego Instagrama, mam tam taką relację wyróżnioną polecajki i tam właśnie dodaję raz na jakiś czas moje ulubione produkty, ale tam też wypadałoby zrobić jakieś małe odświeżenie. Żeby nie zabierać teraz czasu, pomaluję się do końca, odezwę się do was, jak będziemy wybierać outfit, będziemy robić włosy i będziemy już wychodzić. Dobra, make-up jest skończony. Ogólnie dzisiaj zrobiłam troszeczkę mocniejszy makijaż niż zazwyczaj. Ale z racji tego, że dzisiaj właśnie są te dwa eventy, to stwierdziłam, że właśnie troszkę bardziej poszaleję. Idziemy teraz zrobić włosy. Teraz będziemy wybierać też outfit na pierwszy event. Ja w ogóle parę dni temu byłam u fryzjera i możecie zobaczyć taką lekką zmianę. Chociaż to jest światło takie, wiecie, sztuczne, bo mam tutaj lampkę, ale one są jaśniejsze.
przede wszystkim są też zdrowsze, bo zrobiliśmy z Łukaszem rekonstrukcję włosów, żeby właśnie one były zdrowsze i powiem Wam, że jeszcze przy podcięciu końcówek, no one wyglądają bosko, one są w cudownej kondycji teraz. Tutaj słuchajcie, mega duża polecajka, bo ta lokówka Chef Kiss Remington Keratin Protect jest świetna, no i loki jak widzicie trzymają się nawet po nocy. Nie chcę raczej robić takich mocnych, komunijnych loków, tylko takie luźne, więc takie też zrobimy, po prostu krócej będziemy to trzymać i zaraz też to wszystko rozczeszemy. I tak już się prezentują skończone włosy. Użyłam sobie jeszcze tego olejku z Kerastase Elixir All Time. W tym świetle chyba właśnie lepiej widać, że te włosy są jaśniejsze zdecydowanie niż były. Nie wiem do końca, co mam ubrać na ten event, bo miało być 20 stopni, ale jak patrzę przez okno, to nie wygląda, jakby było 20 stopni w Warszawie. Myślę, że ubiorę się jakoś tak bardziej cozy i comfy, bo to nie jest taki, wiecie, event bardzo duży. Dzisiaj wieczorem właśnie mamy taki jeden, bo będzie nawet koncert Problemu. Ja uwielbiam Problem, już byłam na jednym koncercie też na evencie Adidasa. Pewnie na tamten event się troszeczkę bardziej odstrzelimy. I w ogóle myślę, że zajdziemy też do Złotych Tarasów, bo chciałabym kupić parę rzeczy. Ja w ogóle przez to, że mieszkam strasznie blisko Złotych Tarasów, praktycznie przy Złotych Tarasach, to jestem tam bardzo często i nawet jak nie mam nic do roboty, to po prostu idę pochodzić po sklepach i posprawdzać, co tam jest. Także dzisiaj może też to zrobimy. Także bierzcie się ze mną. Kupiłam sobie jakiś czas temu parę rzeczy na Renée, bo była wielka jakaś promocja. Ja kiedyś w ogóle miałam współpracę z tą marką i właśnie pamiętałam, że te rzeczy są naprawdę spoko. Słuchajcie, jak ja się przeprowadzałam do Warszawy, to ja sobie dałam takie postanowienie, że wiecie, nowe miasto, nowe mieszkanie, nowa ja. I ja nie będę siedzieć w dresach. Ja nie będę siedzieć w dresach w mieszkaniu, tylko właśnie chcę sobie pozamawiać takie comfy seciki, w których nie dość, że mogę wyjść, to mogę też sobie pochillować i są mega wygodne. I zamówiłam właśnie takie spodnie, dość długie, z rozkloszowaną nogawką. Mamy też do tego taki sweterek i powiem Wam, że jak ja go wczoraj ubrałam, to ja nie umiałam z niego wyjść. Ja nie chciałam po prostu wychodzić z niego i przebierać się w piżamę do spania. Mimo tego, że to jest, wiecie, taki cozy set, to mam wrażenie, że właśnie na jakiś event, taki bardziej luźny, taki pop-up store, to fajne danie to vibe. Jak jeszcze ubiorę do tego na przykład jakąś kurtkę skórzaną, torebkę, to myślę, że to będzie wyglądać mega fajnie. Przez to, że biorę kamerę, raczej chciałabym zabrać większą torbę, żeby ona się po prostu zmieściła i żebym nie musiała przez całe miasto chodzić z kamerą w ręku. Ale z jednej strony chciałabym ubrać małą torebkę, no i teraz mam taki, wiecie, konflikt interesów troszeczkę. Pierwsza torba to jest ta z Longchamp i ona ma tutaj jakieś takie charmsy różne i mojego ukochanego jamnika, klamerka do włosów. I love it so much. Mam też taką torebkę z Kazar Studio. W ogóle torebki z Kazar Studio to są jedne z moich ulubionych torebek. Także też myślę, czy ona nie będzie fajna. Mam jeszcze jedną propozycję, jaką jest tote bag z Marc Jacobs. Dlatego, że słuchajcie, mam też takie buty. I one są no, w identycznym kolorze, więc w sumie by mega to pasowało. Myślę, że ubierzemy tą skórę, bo ona pasuje po prostu do wszystkiego. Ona też jest dość taka luźna, jest bardzo cieplutka. No i czarny się zgrywa ze wszystkim. Także poprzymierzam sobie teraz buty i wybierzemy, co wygląda najlepiej. Zdecydowałam się na tote bag, przypiłam sobie tylko mojego jamnika tutaj. I już Wam pokazuję, co biorę ze sobą torebki. Ja zawsze mam taką jedną kosmetyczkę, gdzie po prostu trzymam jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, które mi się zawsze mogą przydać, no i przeważnie mi się przydają. Mamy tutaj na pewno szczotkę w kształcie muszelki, that's so cute. Gumy do rzucia zawsze też mam przy sobie. Jakiś żel antybakteryjny, akurat teraz mam Cozy Vanilla Almond, czyli taki fajny waniliowy zapach. Często mam też pomadkę nawilżającą, bo jak nie mam właśnie żadnych ust zrobionych, to używam po prostu takiej pomadki nawilżającej. No i jakąś miniaturkę perfum. Dzisiaj właśnie ubierzemy sobie YSL Libra i taki pędzelek z Charlotte razem z pudrem. Ja jeszcze dołożę moje lip combo, które aktualnie mam na ustach, żeby się poprawić. Jak nigdy raczej nie brałam ze sobą portfela, bo jedyne co używałam to była karta albo dowód, z czego mam mObywatela, ale teraz po prostu mam tutaj kartę do mieszkania, także portfel biorę ze sobą zawsze i wszędzie. Dałam właśnie śniadanko.
That's so cute. Jest godzina 13, więc już nie śniadanko, ale ja w ogóle jestem typem, gdzie rano ja nie jestem w ogóle głodna i mnie mdli strasznie, że no nie chcę za bardzo jeść rano, bo mi to nie przechodzi przez gardło albo jem bardzo malutko, więc wolę chwilę poczekać i właśnie o takiej 13 zjeść większy posiłek po prostu. Podejrzewam, że właśnie zjem coś jeszcze na mieście. Na tym się nie skończę. Byłam też u gastrologa jakiś czas temu i wyszło, że mam IBS i możliwe, że coś z trzustką. Badania jeszcze nie są skończone, bo muszę zrobić resztę badań w domu rodzinnym, bo tam właśnie mam gastrologa i poradnię. I dostałam już jakieś tabletki różne i ozdobiłam sobie opakowanie w kryształki. Pierwsze tabletki już sobie wzięłam na rano, muszę zabrać dwie tabletki i teraz po śniadanku jeszcze jedną będę musiała zabrać. Ja także wcinam, mam tutaj naleśniczkę, croissanta i pain au chocolat. Nie wiem, jak się to mówi, ale wiecie, co mi chodzi, z czekoladą, takie coś. Posiedzę jeszcze chwilkę, podładuję telefon i będziemy wychodzić. Jest tak paskudna pogoda, że stwierdziłam, że jednak jadę Uberem. Chciałam się przejść, bo to jest bardzo blisko, ale tak pada deszcz. Muszę kupić parasolkę. Stało już tak mocno padać, w sensie dalej trochę kropi, więc tutaj próbuję ochronić aparat, żebyście nie mieli żadnych kropelek. Dostałam prezencik, także bardzo się cieszę, to jest bardzo kochane, bo słuchajcie, ja tą markę znam już od 2 lat, bo dostałam kiedyś od nich paczkę PR-ową i właśnie mówiłam tutaj pani, że pamiętam, że ta sukienka wtedy była dla mnie strasznie duża, bo ja też byłam drobniejsza i rozmiarówka chyba mieli większą i teraz faktycznie jak przymierzałam te ich produkty, to zrobili duży, duży postęp, więc pewnie jak wrócimy do domu, to sobie przymierzymy tą rzecz, co dostaliśmy. No a teraz lecę na macze. Udało się, nie było kolejki, także zaraz wam pokażę moje ulubione zamówienie i niestety wygrała ze mną chęć na najlepszą maczę w mieście, więc może mnie trochę boleć brzuch, ok, ale wezmę tabletki od razu po. Także zaraz wam pokażę moje ukochane zamówienie. Dziękuję ślicznie, naprawdę nie trzeba. Masz? Mam, tak. Nie, mam taki właśnie podobny. Nigdy ci się nie zużyje. Ten? No, bo jest synchronowy. Dziękuję ślicznie. Dostałam prezent. Zobaczcie. To w ogóle nie jest żadna współpraca, ale słuchajcie, ja już 2 razy dostałam od nich prezent. Ja jestem stałą klientką. Stałam maczę. Kiso. Love it. Mieszadełko do maczy. Silikonowe, które się ma nie zużywać, bo mam to takie tradycyjne, drewniane. Dostałam taką miseczkę. I love it so much. Wzięłam sobie mochi malinowe. To jest totalnie coś innego niż mochi od Misty, takie lodowe. Tylko to są takie tradycyjne. No i moja ukochana Kinako matcha. Uwielbiam, to jest najpyszniejsza matcha i teraz jeszcze jak jest tak chłodno, zimno na dworze, najlepsze co istnieje, serio. Zrobimy sobie razem test oczywiście, więc spróbujmy. Uwielbiam. Oj. Mieszamy matcha. Kocham. Czy będzie boleć mnie brzuch? Być może. I don't care. Musicie koniecznie przyjść. Happa tu mamy. Warszawa, ulica Chorza. Ulubione miejsce w Warszawie, serio. Ja teraz czekam na Ubera i lecimy do domu, bo dalej pada. Ja teraz się skryłam pod takim daszkiem. A później myślę, że się ogarniemy troszkę, no bo muszę te włosy naprawić, bo to co się tutaj podziało przez ten deszcz, masakra. I pójdziemy pewnie do Złotych, także widzimy się zaraz. Wróciłam już do mieszkania, pogadałam sobie jeszcze chwilę z Majką na FaceTime'ie, ale chciałabym wam pokazać, co dostałam na tym evencie, bo sama jeszcze nie wiem, bo chciałam to otworzyć z wami. Boże, to jest ta sukienka, co mi się podobała. Bardzo ładna. No i ten materiał w ogóle, on jest świetny, bo oni chyba mieli podobny materiał, jak robili te swoje pierwsze sukienki, co już wam mówiłam, że dostałam kiedyś od nich. Także ja już się przebieram i zaraz wam pokażę. Tak się prezentuje ta sukienka. Powiem wam, że ja jestem zadowolona. Bardzo mi się podoba też ten napis tutaj. Nie no, uważam, że
Dobrą robotę zrobili. Super jest, serio. Jestem właśnie w H&M-ie i wzięłam sobie parę rzeczy do przymierzenia plus jedną torebkę, także zaraz wam pokażę, co wybrałam, bo to są sweterki, na które czaiłam się już jakiś czas, bo one też przez chwilę były wiralem na TikToku, także już wam pokazuję. Mega się cieszę, bo się mega długo czaiłam na ten sweter i jest po prostu przepiękny i jest jeszcze w moim rozmiarze. Już wam pokazuję w ogóle, jak to wygląda w lustrze. Jest po prostu świetny, bo jest mega rozciągliwy, mega wygodny. No i wygląda pięknie. Ja kocham swetry off-shoulder. Teraz sprawdzam jeszcze inny kolor i zobaczymy, na który się zdecyduję. Tu jest kolejny kolor. Możecie dać znać, który jest waszym ulubionym. Nie, no są śliczne i nie wiem w ogóle, czy nie zabrać dwóch. Także zobaczę, bo kurczę, zastanawiam się. Jeszcze są różowe, ale raczej poszłabym w takie beże. Znalazłam też taką burgundową torebkę. W kamerze tak kolor tego nie oddaje, ale jest naprawdę boska. I właśnie myślę, czy taką kupić, dlatego że mam jedną bordową, ale ona wpada w taką czerwień, a ta jest w takim przepięknym, burgundowym, fioletowym kolorze i nawet pasuje mi do paznokci, także chyba się na nią zdecyduję. Wróciłam do mieszkania i w międzyczasie będę tutaj uzupełniać mój kubeł z wodą. Wlałam się. Świetnie. Później byłam jeszcze w Hebe, bo skończyło mi się moje masełko Bundy i była promocja, ale okazało się, że oczywiście masełko Bundy jest deficytowym produktem, bo serio, jak jestem w tym Hebe, to ono jest raz na ruski rok i akurat jak cała marka Bundy była na promocji na minus 50% na drugi produkt, to akurat masełko Bundy nie było. Więc to jest to masełko Bundy, moje ukochane. Ja też bardzo lubię płyny micelarne z Garniera, te z różową zakrętką, ale powiem wam szczerze, że ostatnio dostałam paczkę od Lekko, czyli te suplementy, co biorę, i żelki z kolagenem, one są świetne. I dostałam właśnie od nich ostatnio paczkę, bo wypuścili produkty do twarzy, między innymi właśnie płyn micelarny i żel do twarzy, i ten płyn micelarny sobie teraz używałam przez jakiś czas i jest świetny, bo w ogóle nie podrażnia. Wzięłam też produkt, który dostałam, myślę, w 2021 roku, to już, wiecie, 3 lata minęły. I nie wiem dlaczego, ale on mi tak zapadł w pamięć, że ja czasami o nim do teraz myślę. Pamiętam, że ja go używałam tak, no, namiętnie, uwielbiałam ten krem. A co w nim było takiego fajnego, że on był bardzo nawilżający, dawał takie fajne glow, ale był przy tym lekki i miał witaminę C, czyli fajnie rozjaśniał. To by były moje zakupy. Teraz chwilkę jeszcze pochilluję, podładuję baterię i telefon na event specjalnie, no i jak się będę ogarniać, to wszystko wam pokażę. Siadłam już sobie do mojej toaletki, bo słuchajcie, zorientowałam się, że ten event wcale nie jest w centrum, a miałam w ogóle jakąś taką pewność, że on jest w centrum, nie wiem dlaczego. Ale ten jest jakoś dalej, więc no nie mamy za dużo czasu, bo jest 20 po. No 20 się na pewno wyrobimy. Nie wiem jeszcze, co ubrać. Dress code to jest black only. Się tylko przypudruję i myślę, że dodam coś na oko. Oczywiście będzie to Fenty Beauty. Uwielbiam to, tylko wiecie, co się stało? Stała się rzecz najgorsza, a mianowicie całe pękło. Także chyba wiem, jaką następną rzecz kupię w Sephora. To nie są moje kolory. No, no, no. Dobra, fryzurka zrobiona. Myślę, że jest git. I teraz pokażę wam pomysł na outfit. Myślę, że jest mega spoko, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać już, jak się w niego ubiorę. Mamy tutaj sukienkę i nie chcę ubrać sukienki na event, ale bardzo mi się podoba, jak ona wygląda, bo ona jest z koronki. Tutaj może tego światło nie oddaje, ale chciałam to po prostu ubrać jako top, a na to ubrać spódniczkę. Ona jest akurat krótka, więc myślę, że to nie będzie problem. Udało się, we pulled that off. Nie biorę pierścionków, bo słuchajcie, nauczona błędami przeszłości. Mam rajstopy. Ostatnio skończyło się to tak, że rajstopy nie przetrwały więcej niż 3 godziny. Wybieram teraz jakąś torebkę, ale myślę, że wybór będzie jasny i będzie to YSL po prostu. Chociaż korci mnie jeszcze na tą burgundową. Mój aparat się tam nie zmieści. Także... Chyba będziemy musieli zdecydować się na coś większego. Mam troszeczkę większą, ale styl malutką z Kazar Studio. No i tu aparat się na pewno zmieści. Wezmę tutaj oczywiście jeszcze swoje lip combo, portfel, no i was. I co? No i lecimy. Wieczory i bolesne poranki.
widzicie, wróciłam, przebrałam się, spiałam włoski i będziemy teraz zmywać make-up. Z racji tego, że już jesień i pogoda będzie coraz gorsza, to żeby zatrzymać tą twarz taką piękną, nawilżoną, pokażę Wam dzisiaj moją ulubioną, nawilżającą, regenerującą pielęgnację twarzy. Ja szczerze nie wiem, co oni zamknęli w tej butelce, ale kocham. Serio. No i tak prezentował się mój wieczorny skincare. Zaraz jeszcze ubieram piżamkę, no i lecę spać. Dobra, kochani, nie przedłużam. Życzę Wam pięknego dnia albo pięknej nocki, zależy kiedy to oglądacie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, napiszcie komentarz, a wszystkie moje inne social media macie w opisie. Buziaki i ja lecę spać. Dobranoc!